Piotr Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, a jednocześnie kandydat lewicy na fotel Rzecznika Praw Obywatelskich. Z naszym gościem. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rzecznik musi być koniecznie w kontrze do rządu? Ja myślę, że rzecznik nie może być przedstawicielem żadnej siły politycznej. Musi reprezentować obywateli, społeczeństwo i bardzo często stawia to w kontrze do różnych stronnictw, różnych opcji, ale opcja jest jedna forma. A pańskim zdaniem obecna władza to rozumie? Jeżeli zrozumie, to da mi zielone światło. Nie pytam, czy rozumie teraz, z jej zachowania wynika dla pana, że rozumie. Z ich dzisiejszych zachowań. Ja myślę, że w jednych dziedzinach tak, w innych nie. To znaczy na pewno wtedy, kiedy skracano wiek emerytalny, czy wprowadzano 13, 14 emeryturę, czy 500+, było zrozumienie potrzeb tej części społeczeństwa, która do poprzedniej władzy była zwyczajnie niewidzialna, tak? Nieistotna. Okazało się, że ona nawet jest większościowa w głosowaniu. Bo w istocie, moim zdaniem, nie na szalone pomysły ideologiczne prawicy ludzie reagują pozytywnie, tylko na ten pierwszy w historii transformacji. Ma pan rację, tylko ja o coś innego pytam. Ja pytam raczej o to, czy według pana optyki obecna władza rozumie, że Rzecznik Praw Obywatelskich może być kimś, kto stoi do niej w kontrze. Wie pan, ja wtedy, kiedy mówiło się o odwołaniu Adama Bodnara ze stanowiska, napisałem list do prezesa Kaczyńskiego, w którym właśnie tłumaczyłem mu, że my jako dawni opozycjoniści powinniśmy świetnie rozumieć, że rzecznik, który by się podobał rządowi, byłby byle jakim rzecznikiem i on mi na ten mój list odpisał, że go nie odwoła i go nie odwołał, więc wtedy zrozumiał, a czy teraz rozumie, zobaczymy. No wie pan, bo teraz jest tak, że władza forsuje swoich kandydatów, polityków, albo posłów, albo ministrów, jakby nie rozumieli, że no, jego posadowienie w naszej kulturze politycznej powinno być inne. Ja chcę powiedzieć, że ja niewiele wiem o panu Bartłomieju Wróblewskim, poza tym, że jest jednym z inicjatorów i animatorów tej inicjatywy, która doprowadziła do takiego krzywdzącego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który chodzi w kobiety. No więc jest to na pewno wróg kobiet. A poza tym oczywiście jest to działacz partyjny, który w wywiadach mówi, że on chciałby się nauczyć pomagać ludziom. No, ja mam dosyć 20-letnie doświadczenie w pomaganiu, więc przynajmniej pod tym jednym względem mogę się okazać, że mówię tu do ludzi, którzy będą głosowali z PiS-u, lepszą opcją. Nie wiem, ile w panu jest wiary w to, że przekona pan większość sejmową do swojej kandydatury. We mnie jest umiarkowana. I gdyby się miało okazać, że ona rzeczywiście jest umiarkowana, także w pańskiej optyce, to czym będzie to pańskie kandydowanie? Myślę, że po pierwsze bardzo dobrze się stało, że rozmawiamy nad kandydaturą niezależną, która nie wynika z tej walki o władzę bezpośredniej, z tej gry partii politycznej, gry politycznej, bo wreszcie ta moja kandydatura uświadamia społeczeństwo, opinii publicznej i politykom, czym powinien być Rzecznik Praw Obywatelskich. Ja de facto taką funkcję pełnię, tylko bez budżetu i biura. Tak? I w przypadku, gdyby się miało okazać, że nie przejdę przez to sejmowe czy senackie, to i tak zostanie nam taka myśl, że powinien istnieć taki niezależny urząd. Jeżeli akurat któraś partia przepchnie swojego działacza i albo będzie to działacz rządowy, albo opozycyjny, który używa tego do walki z rządem, a nie reprezentowania obywateli, to będzie pewnie trzeba stworzyć takiego drugiego niezależnego rzecznika oddolnie, choćby ze składu. Ja tego nie wykluczę. Znaczy, bardzo rozochociłem się myślą, że tą moją działalność można poszerzyć, powiększyć wielokrotnie. Które pańskim zdaniem prawa obywatelskie w tej chwili są najbardziej zagrożone? Myślę, że najbardziej zagrożone jest prawo do godnego życia. A my to rozumiemy, bo wie pan, kiedy słyszymy takie postulowane, manifestowane często pretensje do tego, jak się traktuje nasze prawo obywatelskie, to najczęściej słyszymy tam obecnie o prawie do zgromadzeń, o prawie do godności, o prawie do aborcji, o prawie do prawach człowieka. Nikt nie mówi tam o sprawach socjalnych, rzadko w każdym razie. Ale dzisiaj, żeby wynająć mieszkanie, trzeba wydać całą pensję, tak? Prawo do dachu nad głową. No,
posiadanie mieszkania jest warunkiem niewykluczenia społecznego. Nie ma rzeczy ważniejszej. Czyli bez wybudowania kilku milionów mieszkań komunalnych będziemy musieli oddawać ludziom, którzy inwestują w mieszkanie, właśnie jedno wynagrodzenie miesięczne. A z chwilą, kiedy się człowiek potyka z tą zapłatą, okazuje się, że nazywają go złodziejem, podczas gdy on przez ileś lat spłaca czyjeś raty hipoteczne, tak? Stałą pensję dodaje, to są zawyżone ceny. Wreszcie no, mamy ludzi, którzy za 645 zł w czasie podstawowego mają zapłacić rachunki i przeżyć. To jest mission impossible. Nie da zrobić. Wreszcie mamy sytuacje, w których ludzie ponoszą konsekwencje tego, że nie zapłacono im za pracę. Tak? Przecież w Polsce to nawet nie jest przestępstwo, nie zapłacenie za pracę. Czasem człowiek, który nie zapłaci za czynsz czy za inne rzeczy, no to albo ma licytowane mieszkanie, albo jest ekwipowany, albo mu się stawia w stan wykonalności cały kredyt, prawda? A to nie on jest winien, tylko pracodawca, który nie zapłacił. Nie ma właściwie żadnych konsekwencji dla tego, kto nie płaci pensji. No, to się musi zmienić. To są prawa, prawa pracownicze. No. Ja w tej chwili interweniuję w sprawie Domu Pomocy Społecznej, gdzie dwie kobiety obsługują 40 niedomężnych starszych osób. To jest po prostu praca nad siły. Kiedy przyjeżdża kontrola, to się to nadprogramową liczbę pensjonariuszy przenosi na jakieś ranko i chowa te łóżka, które stały na korytarzu. Te osoby podpisują płacę minimalną, a pod stołem i tak mają płacone 11 zł za godzinę. Tak, ja o takich rzeczach mówię, bo to jest niegodne. Znaczy, człowiek syty jest bardziej wolny niż człowiek głodny. A większość ludzi w Polsce jest głodna w tym sensie, że z ledwością wiąże koniec z końcem. Bardzo często muszą się zadłużać, żeby przyciągnąć się do pierwszego. Wreszcie okiełznanie lichwy. Tak? Wciąż RSSO stanowi praktycznie 100%. Tak? W 2011 roku uwolniono lichwę, likwidując zapis, który mówi, że koszty dodatkowe pożyczki nie mogą przekraczać 5%, a jednocześnie zamrożono progi dochodowe do pomocy społecznej, co wypchnęło 20% gospodarstw domowych w łapy lichwiarzy. I do dzisiaj mamy lichwiarzy, którzy działają w warunkach, które na Zachodzie są nie do pomyślenia. Ta sama firma, np. Wonga.com w Anglii, tam już oni są aresztowani, muszą oddawać miliony funtów, tak? A u nas naprawdę te firmy mają się jak najlepiej i wciąż mają silny lobby, tak samo jak deweloperzy, że blokują budowę mieszkań komunalnych, bo zarabiają na drogich mieszkaniach. Tak? Prawda, nie, ale i, wszystkie te postulaty, które pan w tej chwili... Problemem jest to, że my głosujemy, ale nie jesteśmy głosować tego, co jest w naszym interesie, bo na drodze interesów obywateli stoją interesy firmy. To prawda, ale wszystkie te postulaty, które pan w tej chwili gdzieś tam opisał, one będą wymagały no, zmian legislacyjnych. Ma pan taką inicjatywę jako rzecznik? Albo w ogóle taką siłę przełożenia na parlament? Ale wie pan, ja robiąc to, co dzisiaj robię, też piszemy projekty zmian ustawodawczych. Dlatego, że ja mogę pomóc ograniczonej liczbie ludzi. A jeżeli nie będzie, że tak powiem, projektów de lege ferenda, czyli projektów zmian w prawie, to tych ludzi, którym nie pomogli, tym będzie większość. Tak? I to samo będzie dotyczyło Urzędu Rzecznika, z tą różnicą, że autorytet rzecznika jest na tyle duży, że jest on w stanie wprowadzić do porządku obrad Sejmu tematy, które dotychczas tam nie były. Bo dzisiaj mam wrażenie, że partie polityczne dyskutują o sprawach, które ludzie w ogóle nie obchodzą, bo ich specjalnie dotyczą. A o sprawach najistotniejszych się tam nie rozmawia i myślę, że głos rzecznika, który jest wcześniej głosem, jakby to powiedzieć, ludu, czyli obywateli, mógłby wybrzmieć na tyle mocno, żeby za te tematy też się brać. Takim naturalnym sprzymierzeńcem RPO powinien być Trybunał Konstytucyjny. Myśli pan, że byłby dla pana partnerem teraz? Nie sądzę. Nie, widzi pan, ja mam inną wizję tego urzędu. Już Adam Bodnar prowadził pewne ruchy w kierunku uznania również praw socjalnych za prawa człowieka. I tutaj w tej dziedzinie dla mnie partnerem są stowarzyszenia, czy ruchy społeczne, które autentycznie działają, ruch lokatorski, ale na przykład Stowarzyszenie 304 KK, które walczy z lichwą i tak dalej. Jest cała masa organizacji oddolnych społecznych, które mogłyby mieć w Urzędzie Rzecznika takie zaplecze, a jednocześnie, ponieważ władza ciągle tnie budżet rzecznika, wówczas pewne rzeczy można by robić pro bono, nie za pieniądze, właśnie dzięki wolontariuszom z tych organizacji. I w jakiejś mierze ja sobie wyobrażam, że te organizacje społeczne byłyby przedłużeniem Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Ale jaka byłaby ich siła w bronieniu ludzi? Wie pan, no, pewne rzeczy, które mogą organizacje społeczne, na przykład
manifestacje uliczne, blokady, okupacje, te rzeczy się dzieją, prawda? To są różne akty nieposłuszeństwa obywatelskiego. Ja jako rzecznik będę musiał zrezygnować z blokowania eksmisji, tak? Ale to nie znaczy, że ruch katolicki z tego zrezygnuje. To jest takie wzajemne uzupełnianie. A pan nie dostrzega w tej chwili, że to prawo, o którym pan mówi, prawo do wyjścia na ulicę, też jest ograniczane? Wie pan, ja ostatnio nie robię zebrań. No jest pandemia. I teraz no, prawo człowieka do zarażania innych ludzi wydaje mi się dość mocne. Czyli rozumiem, że pan nie patrzy przychylnym okiem na te tysiące kobiet, które wychodzą w strajku kobiet, aby się tam przeciwstawiać. Ja sam byłem na takiej jednej demonstracji. No, ale pandemia, już to pan tam robił. Że byłem jedyną osobą w mojej grupie wiekowej, że raczej rodzice dowozili dzieci, ale sami nie brali udziału. I natychmiast poszedłem sobie zrobić test. Na szczęście wyszedł negatywnie. Natomiast ja rozumiem, bo to głównie młodzież, proszę, ona jest grupą mniejszego ryzyka, bo ci ludzie wyszli protestować i oczywiście, że mieli rację, że skorzystali z tego prawa. To jest oczywiście pewien paradoks. No, w pewnym momencie powód jest tak silny, że nawet strach przed chorobą jest mniejszy niż oburzenie. Ja rozumiem to oburzenie, bo to rzeczywiście to orzeczenie Trybunału rodzi piekło kobiet. Dlaczego pańskim zdaniem idea równości społecznej nie wygrywa? Proszę pana, to głównie z przyczyn ideologicznych, bo jeżeli spojrzeć na sposób myślenia polskiego społeczeństwa, na tak zwane zasady współżycia społecznego, to one są o wiele bardziej rygorystyczne w kierunku egalitaryzmu niż prawo. Prawo pozwala kupić mieszkanie z lokatorem i na tym zarobić. Ale zwykły człowiek, jak idzie na licytację i widzi, że tam mieszka rodzina, to się wycofuje. On się stosuje do zasad współżycia społecznego. Dlaczego na przykład majątek pana Obajtka tak ludzi oburza? To powinien być bohater Platformy Obywatelskiej, człowiek kreatywny, przedsiębiorcy, prawda? Znaczy, to jest element gry politycznej, ale gry, która ma na uwadze fakt, że ludzie uważają, że bogactwo powinno być wynikiem zasługi, a nie sprytu, czy jak to się mówi, kreatywności. Czyli, że oczywiście nikt nie zazdrości i nie neguje majątku Robertowi Lewandowskiemu, który jest genialnym piłkarzem, ale jednak co do innych osób, a zwłaszcza związanych z polityką, to majątek powinien być miarą zawsze. Czyli to jest egalitarne myślenie. A może ta idea nie wygrywa dlatego, że... jest egalitarne, elity są oczywiście takie, jakie są i ci na górze lubią uważać, że ludzie są tak źli, jak oni. Nieprawda, ludzie są dużo lepsi, ja to wiem na co dzień. A może, panie Piotrze, jest tak, że ta idea równości społecznej nie wygrywa dlatego, że bardziej naturalnym i takim właściwym człowiekowi jest taki liberalny pogląd na świat. Mam możliwości, więc się bogacę. Chcę być lepszy, chcę być szybszy, chcę być większy. To tkwi w naturze. Tak. I drogą tego myślenia doszliśmy do takiego podziału bogactwa, w którym 1% ludzkości ma więcej niż pozostaje 99%. To prostą drogą prowadzi do totalitarnej dyktatury bogatych nad biednymi. A ja jestem demokratą i jako demokrata będę się starał temu przeciwstawiać. Mało tego, było to słynne badanie epidemiologów, z którego wynikało, że w społeczeństwach, które są mniejsze różnice majątkowe, one mogą być mniejsze za sprawą równiejszych dochodów, ale również systemu podatkowego, jest mniej plag społecznych, mniej niechcianych ciąż, mniej więźniów, mniej narkomanii, mniej alkoholizmu, mniej bandytyzmu. Właśnie w tych krajach, niezależnie od poziomu dochodu narodowego i przy niskim poziomie przy małym rozwarstwieniu i przy wysokim poziomie przy małym rozwarstwieniu. Przy okazji najbogatszy kraj świata ma najwięcej tych plag, o których mówię o USA. Dwie kadencje spędził pan w Sejmie, także w koalicji rządzącej. Tam nie byłoby skuteczniej? Jako poseł? No to proszę spojrzeć na moją karierę w koalicji rządzącej. Po kilku miesiącach zostałem wyrzucony z klubu. A oni wprowadzili możliwość wyrzucania dzieci na bok. Ja się nie mieszczę w takich koalicjach. Ja stworzę własną, na własną miarę. I według moich standardów moralnych, jeżeli mi się uda, jeżeli nie, będę się starał. A na razie odkłada mi pozycja społecznika, bo czuję się bliżej tej bazy społecznej, z której wykiełkuje przemiana społeczna, która zmiecie jednych i drugich kiedyś tam. Ile pan sobie daje szans na wybór na ten fotel? Tak szczerze. 30%. Boro. Skromnie. Piotr Ikonowicz, Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej, kandydat na fotel Rzecznika Praw Obywatelskich, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Tylko nie fotel. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.